Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które wprowadziła aktualizacja 7.20 oraz pokażę nowe skiny i modki w grze. Epic Games już zakończyła swoją przedświąteczną. Nadszedł kolejny tydzień, a więc pora na kolejne aktualizacje. Na komputerach do pobrania było ponad 1,5 GB, a więc na pewno jest o czym mówić. Nie jest to już tylko aktualizacja zawartości. I jak zawsze, zaczniemy od nowości. Na pole bitwy wszedł obiecany rewolwer z lunetą. Ta broń występuje w klasach epickiej i legendarnej. I odpowiednio do klasy zdaje 42 lub 44 punkty obrażeń. Korzysta ze średnich nabojów, czyli takich samych co M-ki. Najważniejszą cechą oczywiście jest luneta tej broni, która daje nam takie oto przybliżenie. Tak za to prezentuje się rozrzut oraz zmianę obrażeń wraz z odległością, a raczej brak. W poprzednim filmiku trochę byłem rozbawiony z tego pomysłu, ale tak czy siak jestem zadowolony, że nasze oręże jest w ten sposób odświeżane. Do tego, do gry zostały dodane tak zwane aktywatory lotni. Jest to powrót ponownego otwierania lotni w każdym trybie, ale z małym haczykiem. Od teraz na mapie możecie znaleźć takie oto urządzonko, które jeśli macie w swoim ekipunku, pozwala wam użyć ponownie lotni do 10 razy. Czy okaże się być przydatny? Myślę, że na pewno tak. Ja często znajduję slot na kotwiczkę czy balony, więc dlaczego by nie na to? Na dodatek wydaje mi się to być nawet przydatniejsze. Nie zapomnijmy też, że możemy używać tego i balonów do ekstremalnie szybkiej rotacji. Inną nowością jest nowy tryb okresowy Jednostrzałowiec, w którym to w skrócie grawitacja jest obniżona, a każdy gracz ma 50 punktów zdrowia. Z broni występują tylko snajperki, a z sprzętów leczących tylko bandaże. Do tego strefy zmniejszają się pomiędzy mniejszymi odstępami czasu, a wykluczone z gry zostały jeszcze samopowtarzane snajperki oraz launchpady. Wracając do tematu broni i przedmiotów, to minigany od teraz przegrzewają się po 6 sekundach ciągłego ognia, ale za to rozkręcają się prawie 40% szybciej. Minigun doczekał się też nowego zestawu dźwięków. I to jest zmiana jak najbardziej na plus. Żeby was nic nie zdziwiło w grze, to dodano nowy dźwięk odbijania do dynamitu. Balony i śmierdzi bomby za to będą teraz wypadały w klasie niebieskiej, zamiast fioletowej. Jest to zmiana tylko klasy, nic więcej się nie zmieniło. To samo spotkało M-kę z celownikiem. Od teraz występują one tylko w klasie zielonej i niebieskiej. Co ciekawe, od teraz snajperki, w tym sztucer, mają ten sam opad strzału co ciężka snajperka. Co sprawi, że będzie trzeba celować tak samo, nieważne z jakiej snajperki. Dalej, celność pierwszego strzału działa teraz nawet z lodowymi stopami, czy podczas jazdy na tyrolce. Zmieniono też troszeczkę częstotliwość pojawienia się pułapek. W skrócie, wszystkie można znaleźć coraz częściej, oprócz wieżyczki, która będzie się pojawiać odciut rzadziej. Najważniejszą z tych mniejszych zmian jest jednak to, że zmniejszono limit moich potek w stosie z 10 do 6. 4 potki to dużo, tym bardziej na składach. Zobaczymy jeszcze, jak to wpłynie na rozgrywkę. A w temacie tyrolek, to teraz możemy zmienić kierunek jazdy bez wyskakiwania. Oraz będziemy na nich przyspieszać stopniowo, a nie zasuwać z pełną prędkością od razu. Włączono też ponownie to, że gracze na tyrolce niszczą struktury na ich drodze. Do gry weszła też wcześniej zapowiedziana nowa funkcja, która stawia nam dwie ściany w cenie jednej, jeśli ta pierwsza w ziemi wystaje w mniej niż 30%. W temacie samolotów za to jeśli samolot wybuchnie z jakiegokolwiek powodu, zada teraz obrażenia pasażerom i pilotom. I te obrażenia teraz nie ignorują już osłon, co oznacza, że można teraz tak komuś zbić kewa. Wprowadzono też wiele poprawek błędów czy mniejszych zmian. Tak jak dodatkowy zdar poprzeczników w ustawieniach czułości, ale najważniejszą z nich jest to, że nieustające debowanie trwa teraz jeszcze dłużej w lobby, zamiast 10 godzin, 11 godzin. No właśnie, doczekała się też zakładka wydarzeń. Tak jak zapowiedział nam to jeden z pracowników Epic Games i na razie nadal jest wszystko w fazie testów i nie wszystko jest gotowe, ale turnieje wrócą jeszcze pełną parą. W trybie kreatywnym za to otrzymaliśmy nową mroźną wyspę z już gotowym wystrojeniem. No! Do dyspozycji mamy też nowy zestaw struktur w klimacie zgubnych ziem oraz dużych chrześcijanów. Jednak najważniejszą zmianą, według mnie, jest to, że od teraz w trybie kreatywnym jest turbo budowanie. Poza tym pojawiło się parę nowych ustawień do rozgrywki czy ustawień dla niektórych urządzeń. I to w sumie tyle z tych zmian w rozgrywce, o których powinniście wiedzieć. Naturalnie, jak co większa aktualizacja, doczekaliśmy się garść sekretów, ale jak wiecie, to temat na inny filmik. W plikach gry czekają jeszcze nowe skiny i modki, które poznacie już w tym filmiku, a jest ich dość sporo i powinny starczyć na następne 2 tygodnie.
Doczekaliśmy się nowych ubiorów, emotek, a nawet malunków na bronie. Niestety w temacie wycieków nie wiemy, co się skrywa w zablokowanych plikach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!